Mamy dzisiaj 8 grudnia 2018 roku. Spotykamy się w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej przy ulicy Niecałej w Lublinie. Rozmowa z dyrektorem, profesorem Mirosławem Filipowiczem dotyczy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, jego losów, które, jakby to powiedzieć, chyba dobiegają końca powolutku. A to jest świetna okazja, żeby przypomnieć, jak się zaczęło, co sprawiło, że Instytut w ogóle powstał, że jednak dużo ludzi się angażowało w pracę przy Instytucie i w Instytucie powstało wiele projektów. I właśnie zacznijmy od tego, jak się zaczęło, bo w początki trochę przykrywa mgła chyba niepamięci te osoby, które dzisiaj decydują o zmianie formuły Instytutu, czy zamianie jednego Instytutu na drugi, być może nie znają tych korzeni. To są lata, jeśli dobrze pamiętam, 80. Pierwsze spotkania poza Polską, w Rzymie. Pod patronatem Jana Pawła II. I od tego może zacznijmy. Tak. Wszystko to zaczęło się mniej więcej jeszcze w czasie, kiedy ja byłem świeżym, młodym absolwentem. I wtedy nawet nie brałem udziału w tych pracach jako młody chłopak. Wszystko to zaczęło się od starych kontaktów i związków profesora Jerzego Kłoczowskiego z Karolem Wojtyłą jeszcze w czasach lubelskiej profesury Wojtyły. Notabene zacznę od pewnej historii, kiedy ileś lat temu poszedłem pierwszy raz do mieszkania profesora Kłoczowskiego przy Chopina. Zawsze rozmawiało się z nim w jego gabinecie, gdzie panował idealny nieporządek na biurku i gdzie było mnóstwo książek. I spontanicznie wybrałem taki stary, rozpadający się fotel, by tam usiąść. A profesor popatrzył na mnie i powiedział: kochany, kochany, wyobraź sobie, w tym fotelu zawsze siadał tu kardynał Wojtyła, jak do mnie przychodzi. Ja pomyślałem sobie, Matko Boska, zaraz mnie ugryzie w tyłek ten fotel, ale na szczęście nic mnie nie ugryzło. Natomiast jakby ten fotel był takim trochę symbolem już po latach tych kontaktów. Otóż gdzieś u schyłku lat 80., kiedy kardynał Wojtyła już był od 10 lat w Watykanie, wskutek jakichś kontaktów polskich intelektualistów właśnie z profesorem Kłoczowskim i kręgu papieskiego, przyjęto ideę, że należałoby zadbać o to, co Wojtyła nazywał owym drugim płatem płuc Europy, to znaczy o kraje, które znalazły się za żelazną kurtyną, ale nigdy wcześniej historycznie nie były częścią dawnej historycznej Rosji. Otóż właśnie wtedy rozpoczęto cykl takich kolokwiów rzymskich. Krąg uczestników bardzo szybko się rozszerzył o wielkie nazwiska historiografii polskiej, zarówno na Zachodzie, jak i w kraju. I w międzyczasie zaszła owa fenomenalna zmiana ustrojowa, to znaczy przychodzi rok 89, rozpada się komunizm w Polsce, w Niemczech Wschodnich, w Czechosłowacji, na Węgrzech i trzeszczy w posadach Związek Radziecki. Po roku 91 jakby cały ten teren był do zagospodarowania i wtedy pojawia się owa idea Europy Środkowo-Wschodniej. Początkowo notabene profesor Kłoczowski ma pewne dylematy co do nazewnictwa. Tak, może powiedzmy zresztą parę słów, bo to jest dosyć ważne. Jego pierwsze podejście do dziejów regionu, czyli Europa Słowiańska, książka jeszcze z lat 80., zawiera ową niezręczność w tytule, ponieważ pewna część bohaterów owej książki nie jest Słowianami, tak. Bułgarzy czy Węgrzy, że podam tylko te przykłady. Nie są Słowianami też oczywiście Litwini. Natomiast kolejne wydanie tej książki, rozszerzone, zmienione, nosi już tytuł Młodsza Europa. Mhm. I teraz skąd Europa Środkowo-Wschodnia?
Profesor Kłoczowski przyjął tę nazwę za Oskarem Haleckim. Idee Haleckiego były wtedy już dość zapomniane. Właściwie Kłoczowski je wygrzebał, odgrzebał, odkurzył i użył w dokładnie podobnym celu jak Halecki wcześniej, bo przypomnę, akurat tobie nie trzeba by tłumaczyć, no tak, bo ale się to nie jest zajmowałeś, tylko ale to... jasne, tak. Więc przypomnijmy może razem nawet, że Oskar Halecki gdzieś około II wojny światowej, przebywając już w Stanach Zjednoczonych, był przekonany, że jeśli pojedyncze narody, które znalazły się w strefie, tuż po wojnie, w strefie wpływów Związku Radzieckiego, czy zostały wręcz anektowane do Związku Radzieckiego, jeśli będą mówić osobno, nikt nie zwróci na nie uwagi. Jeśli będą mówić razem, jednym głosem, wtedy być może staną się słyszalne. Halecki nie sprawił, by te narody stały się słyszalne, ale coś zainicjował. A profesor Kłoczowski po latach tę koncepcję odgrzebał i mniej więcej w tym samym czasie, w 1984, w New York Review of Books ukazuje się fenomenalny tekst Milana Kundery, Tragedia Europy Środkowej. Tutaj zwróćmy uwagę, że nie ma owego wschodniego elementu, ale dlaczego go nie ma? To wyjaśnia kiedyś twoja rozmowa z Piotrem Wandyczem. Czesi nigdy nie użyją chętnie terminu środkowo-wschodnia Europa, bo nie chcą być na wschodzie. Dokładnie. Prawda? Tak czy owak chodziło o ten sam obszar. Potem w 90-tych latach mamy już Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, którego zadaniem jest stworzenie instytutu. Tak, ale o towarzystwie powiedzmy kilka słów więcej, bo to jest w gruncie rzeczy taki projekt środowiskowy z jednej strony, a z drugiej strony on pozwala zaprosić ludzi spoza Polski tak naprawdę. Tak. Trochę te osoby, które brały udział w tych kolokwiach rzymskich, a trochę pojawiają się nowe nazwiska. Wiadomo, że tutaj nie przedstawimy wszystkich, bo to nie o to chodzi, to można sprawdzić na stronie instytutu, ale może parę słów jednak, jakby jak to się zaczyna, jak to mniej więcej wygląda. Szło to w zasadzie dwutorowo, to znaczy z jednej strony było to systematyczne odkrywanie ciekawych środowisk intelektualnych na Ukrainie, na Litwie i na Białorusi, a z drugiej strony cały ten mocny panteon polskiej nauki, polskiej historiografii w kraju i na Zachodzie, plus Ukraińcy z Zachodu, co też jest ważne. Tak. Oni od początku w tym brali udział, twórcy Harvard Ukrainian Research Institute, kształceni w Polsce, mówiący świetnie po polsku, używający nawet polskiego jako rodzaju języka sekretnego tam w Ameryce. Jakby całe to towarzystwo zebrało się o to razem. Ja dam jeden symboliczny przykład. Kiedy Huberta Łaszkiewicza, mnie i Witka Matwiejczyka przyjmowano w poczet członków towarzystwa, to na tym samym posiedzeniu przyjęto w poczet członków towarzystwa Zbigniewa Brzezińskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Jerzego Giedroycia. Myśmy potem dostali bardzo miły list od Giedroycia, gdzie on się niesłychanie cieszył, że również młodych ludzi, wtedy byliśmy młodzi, przyjęto do tego zacnego grona. Tak. Profesor Kłoczowski podjął też próbę stworzenia Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmawiał w tym celu i z Węgrami, i z Czechami, i z Ukraińcami. Taki element federacji stworzył na Ukrainie profesor Jarosław Isajewicz. Tak. Ale generalnie ta federacja, musimy powiedzieć to jednak szczerze, była bytem wysoce wirtualnym. Tak, ale to nawiązywało z kolei do międzywojnia i tak, do tego znowu co Halecki. Oczywiście, robi, tak? Co Halecki, co Handelsman, co grupa polskich historyków podejmujących wtedy aktywną współpracę z historykami i emigracyjnymi. Tak. Reprezentującymi naszych wschodnich sąsiadów i nawet z poszczególnymi osobami reprezentującymi historiografię radziecką. Notabene los tych ostatnich okazał się potem tragiczny również ze względu na kontakty z Polską.
Tak. Będziemy mówić jeszcze o samym dorobku Instytutu, ale skoro jakby już zahaczyliśmy ten temat i federacji, i współpracy w regionie pomiędzy historykami, to chyba to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć o projekcie historii narodowych państw spadkobierców dawnej Rzeczypospolitej. Tak. To jest chyba dobry moment. Tak. Otóż to była inicjatywa profesora Kłoczowskiego. I udało się wtedy jeszcze Towarzystwu Instytutu, ale właściwie cały czas operowano pojęciem Instytut, tak, jeszcze gdy on nawet nie istniał, poprosić autorów ukraińskich i białoruskich o napisanie historii swoich krajów, którą to historię następnie po polsku wydano. Akurat jeśli chodzi o autorów z obu tych państw, wtedy już niepodległych, przyjęto bardzo dobry kierunek i profesor Kłoczowski znalazł świetnych autorów. Jeśli chodzi o historię Białorusi, napisaną przez Gienadzia Sachanowicza i przez Zachara Szybiekę, to jest to tekst absolutnie pionierski. Jest absolutnie czymś nowym w Polsce. Ta książka miała kapitalne znaczenie dla rozwoju świadomości w Polsce o wschodnim sąsiedzie, trochę zapomnianym, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że ta książka nigdy nie ukazała się po białorusku. Ci autorzy dość szybko znaleźli się poza marginesem oficjalnej historiografii. Teraz Zachar Szybieka mieszka w Izraelu, Sachanowicz może na szczęście wyjeżdżać na zachód, chociaż wciąż jego oficjalnym miejscem pracy jest Mińsk, ale to było absolutnie fenomenalne. Jeśli chodzi o historię Ukrainy, ona okazała się jeszcze istotniejsza ze względu na to, że akurat na Ukrainie tak się szczęśliwie złożyło. Autorzy tej syntezy za chwilę znaleźli się w samym centrum mainstreamu nauki ukraińskiej, historiografii ukraińskiej. Myślę o Natalii Jakowenko i o Jarosławie Hrycaku. Od początku też w tym kręgu był profesor Jarosław Isajewicz, a trochę dzięki moim osobistym wtedy już kontaktom i przyjaźniom do tego kręgu dołączył Oleksij Tołoczko. Jeśli te nazwiska razem teraz zestawimy, to mamy właściwie kwiat najwybitniejszych historyków ukraińskich współczesnych. I co ciekawe, kiedy myśmy ich odkryli, oni nie byli wtedy jeszcze znani. Tak. Oni dopiero stali się wielkimi, kiedy już byli bliskimi współpracownikami czy przyjaciółmi naszego środowiska. Tak. No ale to taka była rola Instytutu, tak, żeby jakby odkrywać, co się dzieje w tych krajach i dawać tym ludziom głos i wymieniać się myślami. Ja pamiętam, że takich spotkań zresztą było trochę. I taki był też cel Towarzystwa Instytutu, żeby w którymś momencie powołać Instytut. Tak? Tak. Docelowo chodziło o to, żeby to jednak zinstytucjonalizować. I moja pamięć mówi, że Instytut powstaje latem 1997 roku. Tak. Właściwie dzięki temu, że istnieje Instytut Zachodni w Poznaniu. Tak, tak. Tutaj nie powstaje Instytut jako Instytut, tylko to się nazywa Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej, a jedną z osób, której to zawdzięczamy, była pani profesor Wolf Powęska. Profesor Anna Wolf Powęska, ona była wtedy dyrektorem Instytutu Zachodniego. Jak wygląda ta faza instytucjonalna, kiedy najpierw powstaje pracownia, potem to się zamienia w instytut i funkcjonuje już trochę na innych zasadach? Ja jeszcze zanim odpowiem na to, wrócę do tego wątku syntez, bo trzeba też powiedzieć, że niestety nie udało się przygotować historii Litwy. Tak. Ona była w przygotowywaniu, ale tutaj wydaje się, że właśnie wybór autorów zdecydował o klęsce tego, litewskich autorów. Natomiast tak czy owak historia Białorusi i historia Ukrainy miały swoje kapitalne znaczenie. A teraz wracając do tej fazy powstawania, profesor Kłoczowski i zresztą nie tylko on, był niesłychanie wdzięczny Instytutowi Zachodniemu, miał znakomity kontakt z panią profesor Wolf Powęską. Te kontakty z Instytutem Zachodnim zostały potem zresztą podtrzymane i ja byłem w świetnym kontakcie z byłym już dyrektorem Instytutu Zachodniego, czyli z Michałem Nowosielskim. Natomiast my wciąż pamiętamy o tej pomocy, jaką oni
wtedy organizacyjnie nam udzielili i potem po latach notabene mieliśmy dokładnie te same problemy co Instytut Zachodni. To znaczy problem przede wszystkim płynności finansowej i problem źródełowej płynności, czy raczej braku nowej płynności, ale to tak na marginesie. Instytut został jako osobna placówka utworzony dzięki ministrowi spraw zagranicznych w 2001 roku i od tej pory był instytutem badawczym, początkowo jednostką badawczo-rozwojową, potem instytutem badawczym. To już odwołuje się do oficjalnej nomenklatury. I ten stan rzeczy trwa do dziś, dlatego że gdzieś od 2 lat myśmy rozmawiali z Ministerstwem Spraw Zagranicznych o przekształceniu Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w państwowy instytut badawczy działający w ramach struktur MSZ-u. Te prace były już bardzo zaawansowane, ale zostały niestety wstrzymane w połowie tego roku w związku z inicjatywą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o powołaniu tego nowego Instytutu Europy Środkowej. Można jedynie ubolewać, że powołanie tego nowego instytutu odbywa się naszym kosztem i zostało wstrzymane coś, co zapewniłoby nam racjonalne podstawy funkcjonowania w ramach MSZ-u z pożytkiem jednak dla nie tylko polskiej racji stanu, ale chyba nawet dla całego regionu. Tak. Więc jeżeli mówimy o pewnej idei, to tak naprawdę mówimy o zamknięciu pewnej 30-letniej idei, rówieśniczki, można powiedzieć, III Rzeczypospolitej. Tak. Natomiast jeżeli mówimy o instytucji, to mówimy o 17 latach funkcjonowania instytutu, który podlegał MSZ-owi, natomiast finansowanie miał, tak jak wszystkie instytuty badawcze, z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I dodajmy jeszcze tylko, że towarzystwo instytutu cały czas istnieje, przynajmniej formalnie, natomiast przez to, że powołało instytut, czy doprowadziło do tego, żeby instytut powstał, jego działalność też się trochę zmieniła, ale to nie będzie tematem specjalnym naszej rozmowy. Tylko po prostu chodzi o to, żeby to uporządkować. Instytut. Teraz te 17 lat rzeczywiście pracy, budowania zespołu, borykania się z różnymi problemami, ale skupmy się najpierw na pewnym dorobku, wydaje mi się bardzo istotnym. I chciałbym poprosić Cię, żebyś opowiedział najpierw o roczniku, bo wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych efektów pracy tego zespołu. Tak, rocznik stworzył jeszcze profesor Kłoczowski. On się zaczął ukazywać właściwie równolegle z powstaniem Instytutu i na początku to był istotnie rocznik, to znaczy jeden zeszyt rocznie. Potem z czasem zaczęło wychodzić coraz więcej zeszytów. Obecnie wydajemy 5-6 zeszytów rocznie, czyli to właściwie stał się 2-miesięcznik. W nazwie zachował owo niefortunne w tym przypadku słowo rocznik, ale tak naprawdę jest to pismo ukazujące się częściej. Obecnie rocznik ukazuje się i po angielsku, i po polsku. Część zeszytów po angielsku, część zeszytów po polsku. Nawet więcej zeszytów ukazuje się po angielsku. A jest to jedno z najlepiej punktowanych czasopism humanistyczno-społecznych w Polsce, bo przypomnę, że to jest obecnie 14 punktów. W czasach, kiedy jeszcze profesor Kłoczowski tym kierował i kiedy wydawaniem rocznika zajmowali się koledzy, pan profesor Andrzej Gil i pan profesor Tomasz Stępniewski. Jeszcze Hubert Łaszkiewicz na początku. Jeszcze Hubert Łaszkiewicz na początku, to ta punktacja była też wysoka. To było wtedy 9. Nam się udało to jeszcze podnieść. Natomiast to jest istotnie taki okręt flagowy Instytutu i co ważne, co roku publikujemy też tam rodzaj kroniki działalności Instytutu. Mimo tego, że co roku było właściwie coraz trudniej, to wystarczy otworzyć ów rocznik i zobaczyć, jak wielka była to aktywność, jak intensywnie zespół Instytutu cały czas pracował. Za tak naprawdę właściwie głodowe pieniądze, a nawet za mniej niż głodowe pieniądze.
Przypomnę, że w tym roku skala dotacji rocznej na wszystko, na pensje, na płacenie ZUS-u, na aktywność, to jest nieco ponad 260 tysięcy na rok, złotych. Na cały rok. Na cały rok. A mimo wszystko rocznik się ukaże również w tym roku, tak? No, do tej pory ukazało się 4 zeszyty rocznika już. Wszystkie tak się składa w języku angielskim. Natomiast w druku jest jeszcze jeden zeszyt w języku polskim teraz. Znaczy, pożegnalny. Pozwolisz, że tutaj ciśnie mi się na usta taka uwaga, że w tym sensie rocznik czy efekt pracy dla ludzi, którzy są zgromadzeni w instytucie, wokół instytutu, jest ważniejszy nawet niż same finanse, bo w gruncie rzeczy, gdyby przyjąć kryteria funkcjonujące w normalnych instytucjach czy w normalnych firmach, to przy takim stopniu finansowania rzeczywiście to już nie powinno się ukazywać, a jeżeli się ukazuje, no to świadczy o tym, że jest coś ważniejszego. Tak? Ukazuje to, się. I to jest istotne. Rocznik jest też w sieci, tak? Jest pełnotekstowo dostępny w sieci. Tak. Jeśli ktoś chciałby do tego sięgnąć, to powinien. Tutaj mamy chyba jeszcze jakieś komentarze, tak? Takie mniejsze formy, które również... Tak, ja pokażę to do kamery. Tak. Od kilku lat dzięki aktywności naszej koleżanki, pani doktor Anny Wizwizi, my systematycznie publikujemy komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i rozsyłamy te komentarze w sieci do rozmaitych ekspertów i do kręgów wysokich urzędników państwowych, choćby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tematyka tych komentarzy jest bardzo zróżnicowana. Ja tutaj mam przed sobą komentarz pani doktor Agaty Stolarz. Obecnie pani doktor Stolarz nosi nazwisko Agata Tatarenko. Wybory parlamentarne we Francji, konsekwencje dla Polski. Tutaj mamy Laurent Tatarenko, kościoły i kwestie narodowe na Ukrainie, nowe wyzwania wobec wojny. Pan doktor Roman Romancow, nowa ustawa oświatowa, nowa ukrainizacja. Pani doktor Aleksandra Kuczyńska-Zonik, demokratyzacja Rosji, inicjatywa rosyjskich emigrantów politycznych w państwach bałtyckich. Czy pan doktor Andrzej Żuk, który był stypendystą, stażystą. Pan doktor Andrzej Żuk, który był stażystą Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, a obecnie pracuje w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Propozycja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej za lata 2021-2027. To są tylko przykłady komentarzy. To jest ich znacznie więcej i one też są pełnotekstowo dostępne na sieci i były kolportowane również przez media społecznościowe w rodzaju Twitter czy Facebook. Tak. Ja pamiętam, że na początku jeszcze były takie raporty specjalnie przygotowywane przez Instytut, więc wspólnie to daje pewną siłę analityczną Instytutu. Tak. Pomimo tego, że to nie jest taka instytucja jak Ośrodek Studiów Wschodnich czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, to mimo wszystko można tutaj znaleźć również tego typu formułę. Ja jeszcze przerwę tutaj i wejdę Ci w słowo. Notabene owa analityczna praca Instytutu, całkiem niemała, była trochę niezwiązana z podstawową aktywnością naukową. I problem polegał na tym, że MSZ oczekiwał od nas zwłaszcza owej pracy analitycznej. Natomiast Ministerstwo Nauki punktowało nasze publikacje naukowe, a nie punktowało tego. Musieliśmy robić jedno i drugie i robiliśmy to jedno i drugie, tak. Udało się to połączyć, tak. Ale skoro mówisz o ministerstwie i konieczności pracy naukowej, to chyba oprócz konferencji, spotkań, o których jeszcze pewnie parę słów powiemy, kolejnym ważnym efektem pracy Instytutu są książki. Tak. Mówiliśmy o tym cyklu historii narodowych, bo tam historia Polski też się jeszcze ukazała, to trzeba chociaż wspomnieć. Tak, oczywiście. Ta Litwa się nie udała, ale Polska miała być takim dopełnieniem do tych czterech historii narodowych. Ale kolejnym projektem to jest historia Europy Środkowo-Wschodniej. Ja widzę, że przygotowałeś tutaj trzy wydania. Trzy wydania właściwie tej samej książki, tylko w różnym formacie. Zacznijmy od polskiego, to jest dwutomowe wydanie historii Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj jest absolutnie kapitalne grono autorów.
bo poza profesorem Kłoczowskim mamy tu Piotra Wandycza, mamy Henryka Samsonowicza, mamy elitę historiografii francuskiej. To jest zupełnie fenomenalne. Tutaj jest francuskie wydanie tego i tutaj jest, co bardzo ważne, rosyjskie wydanie tej książki. To też jest bardzo istotne, bo ta książka ukazała się po rosyjsku i była dystrybuowana w Rosji. Ale też długo by wymieniać cały szereg kapitalnych monografii, które Instytut wydał bądź był współwydawcą. Tylko z ostatnich lat ja chcę pokazać pewne publikacje. Tutaj, jeśli mi pomożesz, dziękuję. Książka, która też ukazała się w dwóch językach. Książka pani dr Hanny Barzenowej, pracownika Instytutu. Jest to monografia historyków pracujących w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, czyli w tym uniwersytecie, który powstał po zdławieniu Powstania Styczniowego i istniał do wycofania Rosjan z Warszawy w 1915 roku. Przeszłość tego uniwersytetu jest w Polsce cokolwiek zapomniana. On był zepchnięty do niepamięci, on był częścią takiej negatywnej pamięci, jeśli już. Barzenowa wykonała wielki, wielki trud, żeby stereotypy przełamać. A ja we wstępie do tej książki zaznaczyłem, że to poniekąd nabiera bardzo pięknego, symbolicznego znaczenia, że historyk urodzony w Kijowie, Ukrainka, absolwentka Uniwersytetu Kijowskiego, w Polsce napisała monografię, w której wykazuje pewną empatię w stosunku do zarówno Rosjan, jak i Polaków pracujących na owym cesarskim uniwersytecie. To jest zupełnie kapitalna, symboliczna sytuacja, kiedy Ukraina czy Ukrainka nie tyle dzieli Polskę i Rosję, co ją łączy. Jest w stanie ją opisać. Jest w stanie ją opisać, tak. Książka notabene dostała już cały szereg nagród i jest bardzo dobrze recenzowana w czołowych pismach slawistycznych na świecie. Inna monografia, która jest przedmiotem też naszej dumy, to jest monografia pani doktor Agaty Stolarz, metodologiczna monografia. Przypomnę, że autorka obecnie funkcjonuje pod nazwiskiem Tatarenko. I to jest monografia poświęcona teorii i praktyce historii mówionej, czyli oral history, ale też jest bardzo istotna, jeśli chodzi o miejsca pamięci, o historię pamięci, o pamięć historyczną jako przedmiot zarówno konfliktów, jak i miejsc wspólnych. No i wreszcie najnowsza produkcja, która wywołała duże zainteresowanie, to jest praca pana profesora Rafała Wnuka. I to jest pionierska monografia poświęcona podziemiu antykomunistycznemu w państwach bałtyckich, na Litwie, Łotwie i w Estonii w latach 44-56. Instytut jest współwydawcą tej pracy. Wydawcą jest Bellona, natomiast profesor Rafał Wnuk od dłuższego czasu jest pracownikiem naukowym Instytutu. No i wreszcie ten wielki rosyjski projekt, o czym właściwie należałoby dużo więcej i osobno powiedzieć. Rzecz się zaczęła w roku 2012. Ja byłem wtedy pełnomocnikiem pana profesora Kłoczowskiego, kierującym bieżącymi pracami Instytutu. Pan profesor Kłoczowski wciąż jeszcze był dyrektorem Instytutu, ale wolał wtedy takie praktyczne działanie już scedować na mnie. I pojechałem wtedy do Moskwy, gdzie ówczesny ambasador Polski w Moskwie, pan dr Wojciech Zajączkowski, zorganizował mi spotkanie z prominentnym człowiekiem, zwłaszcza wtedy akademikiem Aleksandrem Czubarianem. Akademik Aleksander Czubarian był wtedy głównym doradcą prezydenta Rosji, prezydenta Putina, do spraw, powiedzmy, polityki historycznej. Był też takim quasi-zawodowym rosyjskim naukowcem, dyplomatą, powiedzmy, wysyłanym przez prezydenta Putina do rozmaitych miejsc świata i przygotowującym rosyjskie inicjatywy. I w trakcie rozmowy z owym akademikiem Czubarianem myśmy doszli do wniosku, że
Właściwie nic się nie dzieje, jeśli chodzi o współpracę na gruncie edukacyjnym między Polską i Rosją, zwłaszcza jeśli chodzi o historię, bo komisja podręcznikowa była właściwie martwa wtedy i pozostaje martwa, można by ubolewać po dziś dzień. Myśmy też przyjęli, zwłaszcza to było moje stanowisko, że prace komisji podręcznikowej, z całym szacunkiem dla ich dorobku, generalnie satysfakcjonują głównie ministerialnych urzędników i biurokratów, natomiast nie mają realnego przełożenia na praktykę szkolną. Otóż postanowiliśmy zrobić coś pozytywnego i poza ramami jakiejkolwiek urzędowej komisji postanowiliśmy powołać polski i rosyjski zespół, złożony zarówno z historyków, jak i z nauczycieli historii z obu krajów, którzy wspólnie przygotowywaliby cykl pomocy naukowych do nauczania historii stosunków polsko-rosyjskich w polskich i rosyjskich szkołach. To było oczywiście zadanie zupełnie innego kalibru w skali rosyjskiej i w skali polskiej, dlatego że historia Rosji siłą rzeczy jest podstawowa zupełnie czy stosunków polsko-rosyjskich w historii Polski, natomiast historia stosunków polsko-rosyjskich jest marginalna z punktu widzenia państwa rosyjskiego, z punktu widzenia historii Rosji. Te stosunki mogły być dość dokuczliwe, ale skala ich znaczenia jest różna w obu krajach. Tym niemniej do tej inicjatywy przyłączyli się naprawdę poważni historycy i z Polski, i z Rosji. I nam się udało uzyskać w Polsce finansowanie na to z grantu Narodowego Centrum Nauki. To był duży grant w ramach konkursu Harmonia 3, grant współpracy międzynarodowej. Efektem tego są do tej pory wydane dwa tomy tego wydawnictwa, a właściwie to cztery, bo dwa po polsku i dwa po rosyjsku. Ja pokażę Państwu polski pierwszy tom, to jest polski drugi tom, a to jest to samo, tylko rosyjski pierwszy tom i to jest rosyjski drugi tom. Wszystko jest pełnotekstowo dostępne na sieci pod taką stroną z takiego linku www.polska-rosja.eu. Jeśli da się ten link wyświetlić na ekranie, to będę też bardzo wdzięczny. Można to pobrać w całości w PDF-ie, można pobrać też części tego wydawnictwa. Sam format jest bardzo przyjazny dla nauczyciela i dla ucznia i możliwość pobrania poszczególnych partii tego wydawnictwa jest też przyjazna, bo pozwoli to pracować na takich kartach lekcji, a nie z książką. Rosjanie wydali też to wydawnictwo, tyle że teraz muszę poszukać. Tutaj to mamy. Akademik Czubarian wydał dwa tomy. To wydanie rosyjskie jest znacznie skromniejsze niż nasze, ale co ważne, ono również ukazało się tam w Moskwie. To nie tylko myśmy to wydali po rosyjsku, ale Rosjanie też. Trzeci tom, najtrudniejszy jak się wydaje, poświęcony historii XX wieku, jest w tym momencie praktycznie gotowy. Myśmy z profesorem Wnukiem i z doktorem Radziwonem byli przed dwoma tygodniami w Moskwie, niespełna dwa tygodnie temu, i negocjowaliśmy ostatnie szczegóły. Z tą chwilą, kiedy otrzymamy rosyjskie placet dla całego tomu, możemy to kierować do druku. Nie wiem, jak będzie z drukiem teraz i kto będzie właściwie wydawcą, bo Instytut przecież za niespełna dwa tygodnie przestanie istnieć. Tak. Ale jeszcze zanim to się stanie, to mi przypomina trochę taką publikację Białe Plamy, Czarne tak. Plamy, która powstała pod auspicjami polsko-rosyjskiej tak. grupy do spraw trudnych. Tak. Tu jest jakiś związek, przynajmniej powiedzmy ideowy. Czy... Związek ideowy jest, natomiast jest inna metodologia. W tamtej bardzo obszernej i kapitalnie przygotowanej książce w podstawowym znaczeniu, polscy i rosyjscy autorzy pisali osobne teksty. Myśmy przyjęli, że polski i rosyjski historyk i polski i rosyjski nauczyciel historii są w stanie pracować razem. Co więcej, to się udało.
To zaskoczyło zarówno Rosjan, jak i nas, ale to się udało. I tylko w jednym przypadku, w trzecim, dwudziestowiecznym tomie, i to tylko wskutek postulatu rosyjskiego kierownictwa, a konkretnie akademika Czubariana, jeden esej został napisany osobno. Profesor Lebediewa napisał osobny tekst i profesor Wnuk napisał osobny tekst. Ale to był tylko jeden przypadek i moim zdaniem, gdyby nie naciski rosyjskiego kierownictwa, raczej polityczne naciski niż wynikające z meritum, to profesor Lebediewa i profesor Wnuk byliby w stanie i ten esej wspólnie napisać. I tutaj też dydaktycy głównie pracowali, tak? To nauczyciele, nauczyciele, dydaktycy, ale też historycy akademiccy. Więc konstrukcja tomu jest taka, że najpierw jest esej otwierający, przygotowany wspólnie przez rosyjskiego i polskiego historyka. Następnie jest wybór źródeł, następnie są komentarze do owych źródeł i następnie są zadania szkolne. Ta część zadań szkolnych jest przygotowana wyłącznie przez nauczycieli. Jeszcze wspominałeś, że ten projekt cieszył się zainteresowaniem naszego MSZ-u. No, projekt cieszył się zainteresowaniem naszego MSZ-u. Co więcej, ja w międzyczasie, czyli w jakieś dwa lata temu, ku swojemu zaskoczeniu, zostałem współprzewodniczącym polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych po profesorze Rotfeldzie. I tutaj w tym miejscu muszę powiedzieć, że jestem mu ogromnie wdzięczny, profesorowi Rotfeldowi, za okazane mi wsparcie i za okazane mi zaufanie i pomoc. I MSZ bardzo nas popierał w tym projekcie. To znaczy miałem poparcie kolejnych polskich ambasadorów w Moskwie, którzy byli w stanie organizować mi wszystkie możliwe spotkania i bardzo to popierali. Tutaj zarówno dr Wojciech Zajączkowski, jak i jego następczyni, czyli pani dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wykazali ogromną pomoc. Życzliwość w tym kierunku wykazuje też obecny ambasador Polski w Moskwie, czyli pan profesor Włodzimierz Marciniak. Minister Jacek Czaputowicz wymienił to wydawnictwo jako jedyne osiągnięcie we współpracy polsko-rosyjskiej w swoim expose sejmowym w tym roku. Więc to rzecz jasna wystawia raczej smutne świadectwo stanowisk stosunków polsko-rosyjskich, ale jednocześnie jest przedmiotem naszej radości i dumy, że mogliśmy w tym zakresie jakąś swoją cegiełkę pozytywnie wnieść. Tak. Tak. No wiemy, jak te relacje wyglądają, ale to nie będzie tematem naszej rozmowy. Natomiast zadam Ci takie pytanie, które przyszło mi do głowy w trakcie tej naszej rozmowy. Tak. Bo jak rozmawialiśmy o profesorze Kłoczowskim, towarzystwie, jakby tej pierwotnej idei, jakby za tym kryło się to nawiązanie do Chaleckiego, tak? Tak. I to ten wzór federacji, tak, instytutów, które on próbował odtworzyć. I przypominanie książek Chaleckiego, bo książki Chaleckiego po raz pierwszy zostały przetłumaczone. Wydane, tak, tutaj w Lublinie, tak? Tak? I o, tak, w podziałach Europy, i o historii Europy Środkowo-Wschodniej. Tak. Natomiast tak sobie myślę, no twoim głównym profilem badawczym to są badacze rosyjscy, badacze Rosji. Badacze Rosji. Tak? Pierwsza, tak, książka i druga, tak, fundamentalne, tak, rzeczy pokazujące, jak tą Rosję badano. Tak. To jest twój background naukowy. Tak. I teraz proszę powiedz mi, jak to widzisz? Czy to należy traktować w ten sposób, że ten Chalecki jakby spełnił swoją rolę i teraz jakby Rosja w tym sensie staje się takim polem oddziaływania, czy gdzie trzeba się, czy gdzie trzeba, należałoby się skupić, pomimo trudności, które są? Czy jednak ta Europa Środkowo-Wschodnia wciąż jeszcze jest w polu zainteresowania? Ale dzięki temu, że ona jest, to trzeba się na tą Rosję również, tą Rosją również zainteresować. Moim zdaniem to drugie jest tu kluczem. To znaczy, po pierwsze, oczywiście w koncepcji Chaleckiego Rosja znajduje się poza Europą. Tak, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Bardzo wyraźnie, tak? To trzeba Ukraina powiedzieć. Z Białorusią są, pod warunkiem, że będą miały te elementy europejskości. Precyzyjnie, Rosja, tak, cała Białoruś i część Ukrainy mieści się w Europie w koncepcji Chaleckiego. Ale na szczęście koncepcja Chaleckiego jest dość niejednoznaczna i pozwala w rozmaitych wariantach na interpretację. To znaczy, z jednej strony to jest coś, co było bardzo bliskie profesorowi Kłoczowskiemu, czyli to jest obszar dawnej Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, a z drugiej strony Chalecki, syn Chorwatki,
urodzony we Wiedniu. Człowiek, który się polskiego nauczył właściwie na studiach w Krakowie. Halecki był absolutnie otwarty również na dziedzictwo monarchii habsburskiej. Co więcej, ja zwykle stawiam tezę, że Halecki przy całej swojej olbrzymiej kompetencji historycznej akurat Rosję znał słabo. Był raczej klasycznym produktem intelektualnym Wiednia niż Warszawy. Czy... To raczej Paszkiewicz, tak? Raczej Kucharzewski, Paszkiewicz, jego to... uczeń, tak. Czy Kucharzewski, inny historyk prominentny, oni wyczuwali Rosję lepiej. Z tym, że jakby nie mówmy o tych klasycznych już dzisiaj pracach. One moim zdaniem nie miały wielkiego wpływu na myślenie Zachodu o regionie nawet wtedy, a dzisiaj są właściwie zupełnie zapomniane. Popatrzmy na sprawę inaczej. Otóż sama geneza i Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i potem Instytutu wiąże się z pewnym projektem, by wschodnich sąsiadów Polski otwierać ku Zachodowi i przyciągać do idei zjednoczonej Europy. To się przez długi czas udawało we współpracy z Ukrainą. To się mniej udawało, ale tym bardziej to jest istotne we współpracy z Białorusią. To się kapitalnie udało na Litwie, bo przecież jest ona obecnie członkiem Unii Europejskiej. Ale też trudno mi powiedzieć, jak to było za czasów profesora Kłoczowskiego. Mogę powiedzieć, jak to było w trakcie mojej dyrekcji, też już dość długiej, bo to jest 5 lat. Otóż myśmy starali się również znaleźć proeuropejsko-liberalnie myślących partnerów w Rosji i jakoś oddziaływać na kręgi przynajmniej intelektualne w Rosji. Rosja jest oczywiście olbrzymim krajem i to nie jest zadanie, które może wypełnić nawet wielka placówka naukowa, a myśmy byli przecież cały czas bardzo kameralnym instytutem. Ale to się nam udawało i nawet przed 2 laty tu w Lublinie zorganizowaliśmy kapitalne spotkanie z kilkunastoma rosyjskimi organizacjami pozarządowymi, które przedstawiły nam to, czym się zajmują i myśmy ich skontaktowali z polskimi odpowiednikami. W planach było również doprowadzenie do spotkania rosyjskich organizacji pozarządowych z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi na polskim gruncie. Ale to się niestety do tej pory nie udało i tutaj w moim przekonaniu akurat polskie władze wykazały za mało zainteresowania tą kwestią. Natomiast jedną rzecz trzeba bardzo mocno powiedzieć i to akurat jest dobry moment. Kiedy inaugurowano pracę polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych w jej polskiej części, ja miałem takie programowe wystąpienie i ja bardzo wyraźnie powiedziałem wtedy, że rozmowy polsko-rosyjskie nie mogą odbywać się kosztem rozmów polsko-ukraińskich. I to jest jakby credo, które było z pewnością bliskie i profesorowi Kłoczowskiemu, i zwłaszcza mnie, który, jak sam stwierdziłeś, jest człowiekiem patrzącym na Rosję właśnie. Ale tego credo ja się cały czas trzymałem i to wciąż uważam za niesłychanie ważne. Tak, ale to jest, wydaje mi się, bardzo ważny punkt tej rozmowy, bo ta zmiana instytucjonalna, która ma nastąpić, ona również powinna być podbudowana jakąś refleksją, jakąś ideą, która jej przyświeca. Tak? Jeżeli odwołujemy się do Haleckiego, jeżeli mówimy o tych historykach, którzy badali Rosję i chcieli ją zrozumieć, chcieli w jakimś sensie otworzyć Rosję na Europę. Ja pamiętam takie dokumenty, zresztą nie historyczne, dzisiaj historyczne, ale nie pisane przez historyków, MSZ-owskie, polskiej dyplomacji z końca lat 90. początku tego wieku, kiedy mówi się wprost o europeizacji Wschodu. Więc w jakimś sensie to nawet współgrało i współgra, powinno współgrać do dzisiaj z pewnymi założeniami raison d'etat polskiego państwa. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to nazwa, która teraz ma się pojawić, to jest Instytut Europy Środkowej, czyli jakby bez tego
bez tego wschodniego. Nie będziemy tłumaczyć, jak Tchalecki to definiował, bo tutaj myślę, że wszyscy by się pogubili. Ale tak czy owak, ten wschód był istotny. Wschodnia część Europy Środkowej, to jakby była istota jego koncepcji. Ja skądinąd nie podejrzewam twórców tego nowego instytutu o to, by się oddawali lekturze pracy Chaleckiego. No więc właśnie, bo ja myślę, że Chalecki tutaj znika zupełnie z pola widzenia. Znika to, czym ty się zajmujesz, jakby wychodząc od idei Chaleckiego, i pojawiały się nowe idee. Tak? Najbardziej, najszerzej dyskutowane, no to jest jednak międzywojenna, powiedzmy, idea Międzymorza, która odżywa i w różny sposób jest wykorzystywana, i idea Trójmorza, która mówi, że z tym Międzymorzem nie ma wiele wspólnego, jest skupiona na gospodarce, tak. No ale w gruncie rzeczy, jak się jej dobrze przyjrzeć, to w jakimś sensie podobne elementy na pewno geograficznie są. Czy w ten sposób traktujesz, że rzeczywiście zmieniamy myślenie o tej części Europy, czyli to jest taki sygnał, tak? Zmiana instytucjonalna oznacza zmianę myślenia o naszej części Europy. I co to może oznaczać w gruncie rzeczy dla naszego zainteresowania właśnie, czy Ukrainą, czy Rosją, czy całym Wschodem, czy całym obszarem postsowieckim, no bo nie możemy chyba tego całkowicie porzucić. Oczywiście możemy to całkowicie porzucić, tylko pytanie, czy warto, i pytanie, jaką cenę wtedy zapłacimy. Tutaj odwołam się do opinii wyrażonej całkiem lapidarnie przez warszawskiego uczonego, administratora nauki, przez Jana Malickiego, który jakiś czas temu powiedział, że by zdefiniować politykę Polski wobec Ukrainy, trzeba by pierwotnie odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Pierwsze, czy Polska ma żywotne interesy na wschodzie? I po drugie, czy Polska może te żywotne interesy jakkolwiek realizować bez Ukrainy, z pominięciem Ukrainy? Moim zdaniem to są pytania retoryczne i w moim przekonaniu ten kurs, który zaognił stosunki z Ukrainą, niezależnie od tego, jaki wpływ miała polityka samej Ukrainy, jest katastrofalny z punktu widzenia polskiej racji stanu. To jest katastrofa. Można oczywiście dyskutować rozmaite koncepcje, można mówić o Trójmorzu, można mówić o Międzymorzu, ale kluczem dla sprawy jest to, że z tych koncepcji wyłączone są te państwa, które są najbliższe Polsce i które dzielą nas od historycznej i współczesnej Rosji. To jest w moim przekonaniu cały dramat. I zwrócę uwagę na jeszcze jedno. Nawet dość bezpieczna koncepcja Trójkąta Wyszehradzkiego, która pierwotnie była trójkątem, teraz jest czworokątem, prawda, grupą. To była dość bezpieczna koncepcja, ale nawet ta koncepcja okazała się bardzo niefunkcjonalna w tych warunkach, w których Węgry orientują się i na Berlin, i na Moskwę, w których Czechy mają zupełnie inne interesy niż Polska i w których właściwie ta grupa nie jest w stanie mówić jednym głosem. Więc czego by się spodziewać po idei Trójmorza? Jakby nie chcę zajmować się analizą tej koncepcji, to nigdy nie było przedmiotem moich wielkich zainteresowań, a też rozumiem, że ta nowa placówka pokaże, co potrafi w tej dziedzinie, ale to już nie my. Powiedziałeś coś takiego, jak zaczęliśmy rozmawiać o zmianie, że idee mają znaczenie. Idee mają znaczenie, to prawda. Ja przypomnę, właściwie to powiem coś, o czym nie mówiłem publicznie. W 2013 roku profesor Richard Pipes zaprosił mnie na Harvard i ja miałem tam wtedy wykład w Davis Center. Jeśli mogę ci przerwać, Richard Pipes, który był zafascynowany twoją książką o emigranci i Jankesi. Tak? Zafascynowany, to jest bardzo potrzebne. Bardzo doceniał, tak. Bardzo doceniał i nie mógł uwierzyć, jak człowiek, który jest zupełnie z innego pokolenia, wygrzebał te wszystkie szczegóły
ale przecież świetnie wiedział, jak się to robi i świetnie wiedział, jaka jest z tego frajda. Tak, więc zaprosił mnie na ten wykład. Na sali byli różni uczeni z Harvardu, był Pipes, był Antoni Poloński. I ja mówiłem właśnie o koncepcji Europy Środkowo-Wschodniej i historycznej ewolucji. I na koniec, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że lubię takie sytuacje, postanowiłem sobie zażartować. I powiedziałem, a teraz wyobraźmy sobie zupełnie inną Europę Środkowo-Wschodnią. Wyobraźmy sobie Europę Środkowo-Wschodnią jako koalicję populistycznie i antyeuropejsko nastawionej Polski, a autorytarnych i rozsadzających Unię Europejską Węgier i jednocześnie sceptycznych wobec Europy i bliskich polityce rosyjskiej Czechów. Wtedy traktowałem to jako polityczny, jako żart z gatunku political fiction. Ale w kilka lat później Antoni Poloński napisał do mnie krótką wiadomość, składającą się z dwóch słów. You knew. Wiedziałeś. Ja powiedziałem, no, I didn't. To jest mały przykład, jak idee mogą mieć znaczenie i jak się mogą materializować, nawet wtedy, kiedy traktujemy je w kategorii political fiction. Pewnych żartów nie należy mówić. Bo mogą stać się prorocze. Mogą stać się prorocze, tak. To myślę, że moglibyśmy więcej takich przykładów z historii czy z naszych tekstów przytoczyć. Tak. Polityków czy dziennikarzy, którzy przewidywali, że Polska będzie kiedyś członkiem Unii Europejskiej. Tak. Miałem taką okazję, żeby ostatnio zaszokować tym Belgów na przykład. Mhm. Ale to jest rzeczywiście chyba moment, kiedy powinniśmy przejść do kolejnego wątku naszej rozmowy. Od idei do instytucji. Bo zmiana myślenia powoduje, że inaczej programujemy instytucje, inaczej chcemy, żeby one funkcjonowały. No właśnie zmieniamy ich nazwę. I proszę, powiedz mi, jak Instytut aktualnie reaguje na te zmiany, jak to przebiega, jakie to ma znaczenie dla tych wszystkich ludzi, którzy pracowali i jakie są reakcje z zewnątrz? Tak. Zacznijmy od tego, że ostatni rok był naprawdę ciężkim rokiem. Ja przy tym budżecie, o którym już wspomniałem, zmuszony byłem prosić ludzi o to, by właściwie pracowali za darmo. To znaczy wypłacałem im jedynie część pensji do wysokości płacy minimalnej. Tym samym ograniczeniem objąłem oczywiście siebie, bo od siebie trzeba zacząć w takim przypadku, żeby od innych wymagać. To nie pierwszy raz. Natomiast nawet to nie wystarczało. To znaczy musiałem ludzi wysyłać na urlopy bezpłatne. Nie spotykałem się w związku z tym z jakimkolwiek protestem. Co więcej, ludzie przychodzili do pracy i dalej pracowali na własne życzenie w trakcie tych urlopów bezpłatnych. Bo oni rozumieli świetnie, że my nie mamy najmniejszej możliwości ruchu, że po prostu tak trzeba. Ci ludzie pracowali aktywnie i naprawdę z wielkim oddaniem. I jest mi strasznie przykro, że to nie zostało docenione. Natomiast chcę powiedzieć, że po ujawnieniu informacji o tym, że Instytut ma zostać zamknięty, spływają do nas właściwie z bardzo różnych kręgów i z bardzo różnych miejsc wielkie, wielkie wyrazy wsparcia. Otrzymaliśmy takie wsparcie bardzo serdeczne i bardzo jednoznaczne ze strony prymasa Polski. Otrzymaliśmy takie wsparcie ze strony najwybitniejszych uczonych, humanistów dzisiaj na świecie w tej działce. List z wyrazem protestu podpisał Norman Davis, Timothy Snyder, a nawet Andrzej Walicki, wielkie, wielkie nazwisko polskiej historiografii idei i człowiek, który naprawdę niechętnie podpisywał jakiekolwiek listy protestacyjne, podpisał ten list z udzielonym nam poparciem. Najbardziej to mnie wzruszyło to, co napisał cytowany tu już, wspomniany tu już Gienaś Sachanowicz, wybitny białoruski historyk, który jest właśnie jednym z autorów tej syntezy,
a który podpisując protest przeciwko naszej likwidacji napisał, że Instytut Europy Środkowo-Wschodniej był jedyną tak ważną i tak zasłużoną polską placówką naukową dla współpracy między polskimi i białoruskimi historykami. Ten typ opinii naprawdę szczerze mnie wzruszył i wydaje się, że myśmy nawet zasłużyli poniekąd na tę opinię. W tym momencie ponad 440 osób podpisało list protestacyjny w internecie. My chcemy opublikować te wszystkie nazwiska, dziękując tym ludziom. Ale oczywiście jednocześnie chcę powiedzieć, że podgryzano nas z rozmaitych stron. W czasie ostatniego dwulecia dwukrotnie dwaj posłowie klubu Kukiz 15 pisali interpelacje w naszej sprawie. Pan poseł Rzymkowski i jego kolega, którego nazwiska nie zadałem sobie trudu, by zapamiętać, określili nas jako prywatny folwark lewicowych intelektualistów. To jest cytat z interpelacji sejmowej. Oczywiście. Kuchalecki na pewno by tutaj świetnie pasował jako tak, jasne. Patron taki. Profesor Kłoczowski był też bardzo powszechnie znany z lewicowości, to oczywiście mówię ironicznie. Natomiast na forach internetowych to, co było w miarę parlamentarne jako prywatny folwark lewicowych intelektualistów, przemieniło się w przypisywany nam, cytuję, kwik, przemieniło się w koryto i w odrywanie nas od koryta i dlatego kwiczymy. Takie komentarze również czytam. I muszę powiedzieć, że po pierwsze to koryto było naprawdę niespecjalnie zasobne, jak już tu ci tłumaczyłem. A po drugie to muszę powiedzieć, że takie opinie i ten typ napaści jest dla mnie osobiście przedmiotem mojej dumy i uważam, że ci, którzy w ten sposób nas obrażają i mnie personalnie obrażają, przynoszą mi po prostu zaszczyt. Choć nie powinno się to zdarzyć. No, choć tak. Nie powinno tego być tak, ani w przestrzeni publicznej, powiedzmy. Zgoda, ale. Ani patrząc kryteriami interesu państwa, ani patrząc kryteriami pewnych idei, o których wcześniej rozmawialiśmy, to powinno być docenione. I jednak te głosy, o których mówiłeś, te ponad 440 nazwisk, prymas Polski, no wiele osób, które jednak ubolewają, ja sam obserwuję takie głosy, czy na Facebooku, czy w innych forach. Jednak jakby zmiana formuły Instytutu, de facto zamknięcie tego, co... Zamknięcie, to trzeba jednoznacznie powiedzieć. 17 lat, to jest coś, co szokuje i co sprawia, że jednak mamy chyba czas pożegnania. Jednak żegnamy się z tym dorobkiem. I mamy i nie mamy, to znaczy oczywiście pracuję nad tym, by to nie był czas pożegnania. I pracuję nad tym, by ogłoszenie naszego pogrzebu okazało się jednak mocno przedwczesne. Nie chcę o tym mówić więcej, ale coś w tym kierunku robię. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Oczywiście to, co powoduje owa ustawa o Instytucie Europy Środkowej, to jest leczenie bólu głowy poprzez gilotynę. Morduje się placówkę, która ma swoje bolączki, ale ją się morduje, ją się zamyka, ją się likwiduje. Likwiduje się ją w czasie, kiedy akurat pewne efekty prac Instytutu mają kapitalny oddźwięk w bardzo nieoczekiwanych częściach świata. Od 2 lat jesteśmy bliskimi współpracownikami Korei Południowej, działającej poważnej fundacji rządowej Northeast Asian History Foundation. I koreańscy eksperci proszą nas o metodologiczną pomoc, jak przygotować dialog o historii z Japończykami. W marcu spotykam się z prominentnym gronem historyków japońskich i potem są planowane spotkania w Japonii dalsze. Oni potrzebują naszej eksperckiej opinii. Oni chcą usłyszeć, jak my sobie radzimy z naszymi trudnymi historycznymi sąsiadami, z Rosją i z Niemcami, ale problem polega na tym, że wystąpię tam już wtedy jako osoba prywatna. Państwo polskie nie jest najwyraźniej zainteresowane tym, by Polska mogła wnieść coś eksperckiego do bardzo ważnej idei.
my mamy pewną wiedzę i pewne kompetencje w tej materii. Doceniają to inni. Państwo polskie nie wykazuje zainteresowania. Bardzo przykre. Czy coś powinniśmy dodać do tej rozmowy? Chciałbyś jakieś przesłanie zostawić? Chciałbyś, nie wiem, podziękować komuś? Chciałbyś powiedzieć kilka słów takich bardziej wzniosłych jeszcze niż to, co do tej pory mówiliśmy? Znaczy, to nie jest moja poetyka, od tego zacznijmy. Tak by pewno powiedział profesor Kłoczowski, no tak, ale i jemu byłoby z tym do twarzy. Nastrój trochę może tak. Moja poetyka jest poetyką ironii, żartu, dystansu do siebie. Ja oczywiście chcę podziękować wszystkim naszym przyjaciołom i chcę podziękować też naszym wrogom, tak. Dzięki nim poczuliśmy się zauważeni, poczuliśmy się jakby zaszczyceni pewnymi atakami. Ale właściwie lepsze od takich patetycznych słów pożegnania, zwłaszcza, że sądzę, że naprawdę się jeszcze nie żegnamy, będzie chyba to, że ja zechcę was teraz oprowadzić trochę po instytucie i pokazać świetnie kilka miejsc, które wciąż tu są, prawda? Więc i mają swoją własną historię. Mają swoją własną historię. Chodźmy na wycieczkę, tak. Świetnie. I nawet zrobiono tu porządek, co mnie wzrusza. Poczekaj. Zacznijmy od odwiedzin w tym miejscu, w tym pokoju. To jest tak zwany gabinet Romerów. Ta wspaniała rodzina o pięknych tradycjach polsko-litewskich, obecnie i z Polski, i z emigracji, wielopokoleniowa rodzina, wielonurtowa rodzina, ofiarowała nam cały szereg zdjęć, cały szereg eksponatów i przekazała nam w depozyt kolekcję obrazów autorstwa Zofii Dębowskiej-Romer, czyli matki niedawno zmarłego Andrzeja Romera, kapitalnej malarki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, lepiej znanej na Litwie niż w Polsce. To jest też ciekawostka. Wnuczki Tadeusza Romera, tutaj jest on na zdjęciu. Dyplomaty, tak? Dyplomaty polskiego ambasadora w Tokio między innymi. Są z nami w kapitalnym kontakcie. Jedna z nich mieszka w Kanadzie, druga mieszka w Meksyku. Niedawno nas tu odwiedziły te panie. Są też bardzo przejęte zamknięciem instytutu. A to jest taki pokoik, który jest bardzo fajnym, kameralnym miejscem do istotnych rozmów i ma swój klimat ten pokój. Tak, chodźmy do sali konferencyjnej. W sali konferencyjnej jest obecnie pusto, bo ona po prostu była sprzątana. Tutaj mamy portrety pewnych ideowych patronów tego instytutu. O których rozmawialiśmy. To znaczy tu jest Jerzy Giedroyć, tutaj jest Oskar Halecki. Oczywiście nie mogło zabraknąć Karola Wojtyły czy Jana Pawła II, którego portret znajduje się na tej ścianie i jest już przeze mnie powieszony portret pana profesora Jerzego Kłoczowskiego, który zmarł rok temu, powiedzmy. I to tak też jest poniekąd symbolicznie. Dosłownie kilka dni temu była pierwsza rocznica jego śmierci. Tak. To jest sala konferencyjna, w której wciąż się coś dzieje, czy działo. I na pewno będzie się działo jeszcze przez najbliższe 10 dni. Powiedzmy, bo tego nie było w rozmowie, tutaj odbyło się mnóstwo konferencji. Tutaj ja odbyło się spotkanie mnóstwo konferencji. Z Pipesem, tak, na przykład. Oczywiście. Tu, nawet w zeszłym tygodniu to była ciekawa konferencja organizowana wspólnie przez politologię Kulowską i przez nas. Pan profesor Marek Wierzbicki, nasz stary kolega ze studiów, był jednym z organizatorów tego. Tak, tutaj właściwie cały czas kipiało życie. Zobaczymy, co będzie dalej, ale z całą pewnością to będzie już inny typ aktywności. To, co podejmie ów nowy instytut, sądzę notabene, że jego siedziba nie będzie w tym budynku. Tak, no ale tutaj
Nie pamiętam, czy w tej sali, a tutaj mieliśmy i Bogdana Osadczuka, tak, w którymś momencie. Tak, oczywiście. I Daniela Bowła. Do profesora Kołoczowskiego przyjeżdżali zupełnie imponujący ludzie. Tak. I to było zupełnie kapitalne. Możliwość bliskiego kontaktu z nimi, możliwość takiej bezpośredniej rozmowy. Przecież to było zupełnie fenomenalne w tym Lublinie, który wtedy przestawał być na ten czas takim prowincjonalnym miastem, prawda? Stawał się faktycznie rodzajem akademickiej perły, to tak. Dokładnie, znaczy rozmowa na przykład z profesorem Pełczyńskim o szkole liderów i o jego pomyśle na Białoruś, to w jakimś sensie wszystko jest w duchu tego, co robi instytut, tak? Ja myślę, że mogę to też ujawnić, że dokładnie w tej sali są początki portalu o historię i początki naszych spotkań. To teraz to już można chyba powiedzieć. No tak, to sprzyja, tak, to sprzyja. Sprzyja refleksji historiograficznej. Tak, 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 tak. I chodźmy teraz stąd. Teraz popatrzmy jeszcze na te obrazy Zofii Dębowskiej-Romer. To jest portret dziennikarza przedwojennego. Tu mamy wiejską dziewczynę przez nią namalowaną. Portret Reny Jeleńskiej. Też chcę zaznaczyć, że to nie są reprodukcje, to są oryginały. Oryginalne obrazy. Tak. I jeszcze trochę obrazów jest. Trochę obrazów jest jeszcze w tym korytarzu. Zupełnie symbolicznie to jest portret młodej cyganki. To jest trochę jak całe spektrum zainteresowań Instytutu. Myśmy się nie ograniczali do Polski. To nie jest historia polskości na wschodzie Europy. No i wreszcie jeszcze jedno dzieło. Kobieta ze sznurem pereł. I całkiem symbolicznie ta kapitalna, oryginalna mapa Rzeczypospolitej z XVIII wieku. Przekazana nam kiedyś przez bardzo nieoczekiwanego donatora, którego nazwiska tutaj nie wymienię. Na górze jest cała pracownia naukowa i dział wydawniczy. Tylko żeby otworzyć to, potrzebuję klucza. No tak w ogóle to muszę powiedzieć, że spotykamy się tu w sobotnie popołudnie. To dlatego jest nas tu tylko troje. Pachnie książkami. Tak. To jest jeden z pokojów pracowni naukowej z uporządkowanym księgozbiorem. To widzę książki, które chyba Marian Kamil Dziewanowski tak, przekazywał. Tak, tak, tak. Część tego tak. Więc to jest kapitalne. Ten księgozbiór jest nierozłączny dla Instytutu i dla Towarzystwa, więc właściwie to jest tak, jak była współpraca tych dwóch instytucji, gdy jeszcze profesor Kłoczowski był zarówno prezesem Zarządu Towarzystwa, jak i dyrektorem Instytutu. Teraz obie funkcje są rozdzielne, ale księgozbiór pozostaje nierozdzielny.
Natomiast w tym pokoju większym kipi życie w tym sensie, że nie tylko siedzą tu za dnia pracownicy naukowi, ale też mamy tu seminaria doktoranckie. I spotykamy się tu w kręgu doktorantów, zwykle z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mamy też zaproszonych gości. Tu z profesorem Wdukiem prowadzimy wspólnie seminarium. Więc to jest takie miejsce przyjazne dla naukowych dyskusji, nie tylko naukowych. I tu się naprawdę dobrze pracuje, to jest dobra atmosfera. Na takim seminarium powstała praca Agaty Stolarz. Na takim seminarium powstała i praca Hanny Barzenowej, i Agaty Stolarz, i cały szereg innych prac. Również przecież na tym seminarium powstawały te doktoraty Mariusza Sawy. I na tym seminarium przecież powstawała praca Justyny Dudek o Gołębiewskim. Ach, jeszcze jedna publikacja, o której warto by wspomnieć. Wydana w czterech językach, Historia Polski. To jest przygotowane tu w Instytucie. To się ukazało po niemiecku, po francusku, po rosyjsku i po angielsku. Nawet były pewne pytania z MSZ-u, czy nie wznowić tej książki na stulecie niepodległości. Ale okazało się, że postaci uwidocznione tutaj na okładce byłyby pewną przeszkodą, bo tu znajdujemy nie tylko Bronisława Geremka i Tadeusza Mazowieckiego, ale znajdujemy też Lecha Wałęsę i Jerzego Buzka, a to zdaje się nie byłby typ publikacji sponsorowanej obecnie. Dobra, czyli kończymy, tak? Kończymy i nie kończymy, mam nadzieję. Zobaczyliśmy Instytut, porozmawialiśmy z dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Czy kończymy tą rozmowę? Tę rozmowę kończymy, ale naszego życia i roboty nie. Niech tak zostanie. Dziękuję.